Hejo, dzisiaj będę chciał z Tobą trochę porozmawiać o emocjach i uczuciach jako czynniku motywacyjnym do działań na co dzień. I teraz pytanie do Ciebie, czy kiedyś się zastanawiałeś lub zastanawiałaś, z czego wynika Twoja potrzeba kupienia sobie czegoś, na przykład czegoś nowego, czegoś ładnego, z czego może wynikać Twoja potrzeba kupienia sobie czegoś, czego potencjalnie nie potrzebujesz, ale i tak czuję, że chcesz to mieć. Z czego może wynikać potrzeba na przykład bycia w związku? Z czego może wynikać potrzeba, powiedzmy, zdobycia czegoś, jakiegoś osiągnięcia na przykład? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś, to chciałbym Ci powiedzieć, że to wynika z tego, że chcesz coś poczuć. Przykładowo, jeśli jesteś osobą, która na co dzień, powiedzmy, o siebie dba. Jeśli jesteś kobietą, która na co dzień o siebie dba, na co dzień się, powiedzmy, ładnie ubiera i tak dalej, to wierzę, że się ze mną zgodzisz, że jeśli powiem, że jeśli założysz, powiedzmy, piękną bieliznę pod swój ubiór zewnętrzny, to poczujesz się bardziej pewna siebie. Nawet jeśli nikt z zewnątrz tego nie będzie widział, ty wiedząc, że to masz na sobie, tą bieliznę, poczujesz się bardziej pewna siebie. Jeśli, powiedzmy, chcesz kupić jakieś, przykładowo właśnie ciuchy, narzędzia jako facet, większe, lepsze auto i tak dalej, to chcesz poczuć, że to masz. Chcesz poczuć, że na przykład masz to i to jest lepsze niż coś, co inni mają na przykład. Jeśli chcesz zdobyć jakiś tytuł, jakieś osiągnięcie w dyscyplinie sportowej, jeśli chcesz wejść w jakąś relację, w jakiś związek, to przykładowo właśnie chcesz poczuć miłość. Innymi słowy, robiąc cokolwiek tak naprawdę w swoim życiu, robisz to z tego tytułu, że chcesz coś poczuć. I teraz, idąc za tym tokiem rozumowania, pomyślmy, czy jest możliwe, żeby zapchać tą studię bez dna? Myślę, że nie, bo jeśli tak warunkujemy swoje funkcjonowanie w życiu, to niezależnie od tego, jak dużo pieniędzy będziemy mieli, w jak fantastycznym związku będziemy, niezależnie od tego, jak będziemy wyglądać, jak będziemy się ubierać i tak dalej, niezależnie od tego, cały czas czegoś będzie nam brakować. I teraz to wszystko, co robimy, może i powinno, moim zdaniem, być traktowane jako nasza motywacja do działania. Czyli innymi słowy, stawiam sobie za cel właśnie, że sobie coś tam osiągnę i tak dalej. I to jest wtedy spoko i to jest wtedy dobre. Ale jeśli patrzymy na to w ten sposób, że ja muszę na przykład się jakoś ubrać, ja muszę coś kupić, ja muszę coś mieć, żeby coś poczuć fajnego, żeby poczuć miłość, muszę być w związku, żeby poczuć się pewna siebie, to muszę mieć konkretne ciuchy na sobie, żeby coś fajnego poczuć, to ja konkretnie muszę mieć coś, co jest z zewnątrz. No to już nie jest motywacja, tylko właśnie brak motywacji. Coś, co tak jakby ją niszczy wręcz. Bo jeśli ci nie będzie na to stać, jeśli tej drugiej osoby nie będzie, jeśli nie będzie tego czegoś, co jest na zewnątrz ciebie, no to nie jest możliwe, żeby być osobą szczęśliwą i zdrową psychicznie i normalnie funkcjonować gdziekolwiek w obecnych czasach. I teraz proponowałbym, aby się na tym zastanowić, to po pierwsze, z czego wynikają właśnie rzeczy, które chcesz mieć, z czego wynikają Twoje potrzeby, z czego wynikają Twoje zachowania i zacząć odwracać tę grę. Bo jeśli zaczniesz właśnie świadomie pilnować tego, dlaczego ja chcę coś zrobić, kupić i tak dalej, to przede wszystkim zaczniesz lokalizować w swojej głowie to, czego Ci brakuje, czego nie masz w swoim życiu, czego zapewnienia szukasz na zewnątrz. A gdy już to zrobisz, to propozycja druga jest taka, abyś zaczął lub zaczęła pracować nad tym, aby poczuć to uczucie bez tego. Czyli przykładowo, większość osób, tak mi się wydaje, że większość, ale według statystyk dotyczących depresji chyba mogę tak powiedzieć, w zgodzie z nimi, większość osób pakuje się na przykład w związki często, bo brakuje im miłości do samego siebie, więc muszą ją mieć z zewnątrz. Natomiast osoba, która kocha samą siebie, czy samego siebie, już tak na to nie patrzy. W tym momencie, jeśli czujesz się spełniony lub spełniona sama ze sobą,
to nie patrzysz desperacko na to, że musisz być z kimś w związku. A co się dzieje w naszym społeczeństwie na co dzień? Jeśli żyjesz w kręgu znajomych czy rodziny i powiedzmy jesteś osobą, jeszcze na przykład kobietą powiedzmy, koło 30, jakie są takie znane teksty w Polsce? No, ty nie będziesz miała męża, będziesz starą panną i tak dalej, i tak dalej. Albo nie będziesz miała dzieci i tego typu teksty. Faceci, no to wiadomo, stary kawaler, tylko że jeszcze facetom to się mówi, że no facet tam sobie zawsze jakoś poradzi, zajmie się pracą, wyjedzie czy coś. Natomiast kobiety myślę w tym względzie mają trochę gorzej. Jest większa presja opinii społeczeństwa. Natomiast zmierzam do tego, że skoro tak dużo osób coś takiego mówi, to z czegoś to wynika, z jakiegoś braku, z jakiegoś stereotypu, właśnie z jakiejś być może potrzeby. I proponowałbym ci, abyś się na tym zastanowił. Bo jeśli się na tym zastanowisz, zaczniesz to lokalizować i zaczniesz to w swojej głowie zmieniać, to może się okazać, że wszystkie te rzeczy, których tak naprawdę potrzebowałeś, jednak nie potrzebujesz, bo miały one po prostu zapełnić coś, co i tak nie może być zapełnione czymś z zewnątrz. Więcej nic nie będę dodawał. Myślę, że powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Jeśli oczywiście pojawią jakieś pytania, no to chętnie odpowiem. Natomiast wrzucę tu jeszcze pewien cytat, jeśli go znajdę, bo myślę, że on fajnie pokazuje to, o czym ja tutaj mówię w tym nagraniu. No i to będzie tyle na dziś. Także oczywiście życzę owocnych wniosków, owocnych przemyśleń. No i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa!